Dzień dobry, moje drogie. Jak widzicie, pojawiam się w nieskończonym makijażu. Będziemy go kończyły razem. I dzisiaj do testów wpadają produkty do konturowania firmy Gosz. Mam tutaj ich całkiem sporo. O, jeszcze tutaj i tutaj. Są to bronzery, róże, rozświetlacze, balsamy do ust koloryzujące i taki lip filler instant plumping effect, czyli taki filler, niby filler oczywiście taki, wiecie, w cudzysłowie, bo to jest błyszczyk, który ma nam zrobić taki efekt bardzo pełnych ust. Pewnie będą usta szczypały i pewnie będzie wrażenie takich, wiecie, pełniejszych ust. Zobaczymy, przetestujemy. No i chciałam jeszcze Wam pokazać, bo w poprzednim odcinku nie udało mi się użyć takich dwóch cieni z Kobo. Tak to wygląda. Tak wyglądają i nazywają się... z tyłu jest napisane mocno napigmentowany, trwały cień do powiek. 307, ten różowy 307, a ten taki kolorowy 305, zaraz Wam pokażę, bo one bardzo ładnie też wyglądają na swatchach. Nie wiem, czy jest aparat w stanie oddać ten taki błysk, bo to wygląda i właściwie też pod palcem trochę się czuje jak brokat, ale on się w ogóle nie sypie, tylko pięknie się trzyma skóry. Więc zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało na oku. I tu jest taki dużo kolorów, bo jest i srebrny, złoty, fioletowy, niebieski, różowy. To się bardzo, bardzo pięknie mieni. Natomiast tutaj na górze to jest głównie róż i złoto. Zobaczymy, na któryś z nich się zdecyduje. Także zapraszam serdecznie na odcinek. Jedziemy z makijażem. Przybliżyłam się troszkę do Was, żebyście lepiej widziały i pokażę Wam najpierw, jak wyglądają te produkty, bo to jest taka gąbeczka, tutaj robi się myk, otwiera się spust i na tą gąbeczkę, zaraz będzie to widać, czy nie będzie to, o, wylewa się produkt, tak, i wtedy, za dużo trochę mi się wzięło, i wtedy z gąbeczki ten produkt trafia na przykład na nasze policzki. I to jest pierwszy kolor, w ogóle zrobię Wam najpierw chyba swatche bronzerów, róży i tych dwóch rozświetlaczy, żebyście widziały, jak to wygląda i czym się różni. Tak wyglądają bronzery, tutaj jaśniejszy, tutaj ciemniejszy, ten jaśniejszy to jest numer 001, ten ciemniejszy to jest numer 002. No i tak jak jestem w stanie pojąć, że to są bronzery, słuchajcie, tak nie jestem w stanie pojąć tego, że to jest rozświetlacz. Bo tak nam napisane, że to jest rozświetlacz, to również jest rozświetlacz i tutaj mamy dwa róże. Te róże, jak widzicie, są też takie ładne, rozświetlające, więc sądzę, że ja po prostu z tych róży wybiorę jeden, bo to wszystko się naprawdę niesamowicie błyszczy i z tych róży po prostu wybiorę sobie jeden. Ten rozświetlacz pewnie i tak by był dla mnie za jasny, także tak się prezentują kolory. Jeszcze raz pokazuję Wam z bliska. No i tego naprawdę nie kumam. Taki rozświetlacz, chyba że to ma być taki, wiecie, rozświetlający bronzer. Zobaczymy. Ja myślę, że powinnam zacząć od bronzera i najpierw zobaczymy, bo bronzery są dwa. Jeden jest 001 Fair to Medium, a drugi jest Medium to Dark. Zobaczymy ten jaśniejszy. Ojej, ten jaśniejszy zobaczymy, nałożymy. Bo on się wydaje bardzo, bardzo cieplutki, więc zobaczymy, jak on będzie tutaj siedział na buzi mojej. Okej, nie jest źle. Jeszcze odrobinkę dołożymy. Okej, dobra. Z drugiej strony też położę ten jasny. Wklepiemy. Takie produkty płynne też powinno się z takimi produktami dosyć szybko pracować, bo one lubią zastygać i wtedy jak zastygną, to wiecie, ciężko je rozpracowywać, dlatego ja
sobie tak ukochałam ten produkt w sztyfcie NYXa, po prostu ja go uwielbiam, bo on jakby nie zastyga tak szybko i można go fajnie też rozpracować na policzku. Tutaj też jakby nie widzę problemu z tym. O, jeszcze trzeba sobie dołożyć. Okej. Dobra. Też ładnie się rozprowadza po policzku. Jest tak jakby okej. Dobra, a ja bym chciała jeszcze sobie zobaczyć, czy u mnie nie lepiej by zdał egzamin ten ciut ciemniejszy bronzer. Zobaczmy. Biorę go naprawdę małą ilość, żeby nie przesadzić z ilością. Bo jest jednak medium to dark. A ja taka strasznie dark nie jestem. Ale wydaje mi się, że jak do mojego kolorytu całego, to chyba lepiej ten ciemniejszy. Po prostu będzie bardziej widoczny. Albo właśnie połączyć, tak jak w tej chwili to zrobiłam, że ten jaśniejszy na większą powierzchnię, a później tak troszkę tylko, że tak powiem, mało powierzchniowo tym ciemniejszym. I jest naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mhm. Chciałabym jeszcze bym chciała troszkę na czoło, ale na czoło to poleci ten jaśniejszy, gdzie ja go położyłam tutaj. Tego jaśniejszego jeszcze sobie dołożymy na czoło. Zrobimy efekt takiego opalonego czułka, opalonej skóry. Ja twarzy nie opalam, więc i w sumie nawet samoopalacza nie używam, więc generalnie mogę sobie taki trochę efekt sunny skin zrobić właśnie przy użyciu bronzera. I to też fajnie wygląda. Myślę, że jest całkiem spoko. Okej, zamykamy bronzery, one też mają to do siebie właśnie, że lubią wysychać, więc trzeba pamiętać przy takich produktach, żeby raczej je zamykać niż nie zamykać. I teraz tak myślę sobie, co będę miała dalej na oku, położę albo ten taki brokatowy cień, albo ten, czyli bardziej mi będzie pasował różowy niż taki, wiecie, ciepły pomarańczowy. Ojej, ale za dużo go trochę wycisnęłam, wiecie. Dlatego go przesadziłam na gąbkę. No właśnie, i czy nie przesadziłam? I czy ja nie przesadziłam z ilością? No bardzo ładnie to wygląda. Słuchajcie, naprawdę się nie spodziewałam. Naprawdę. Przysięgam z ręką na sercu, że się nie spodziewałam. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Kusi mnie jeszcze, słuchajcie, żeby sobie dać taką kapeczkę tego rozświetlacza na górę. Taką kapeczkę. Zobaczymy. Ciekawe, czy nie przesadziłam tutaj. On jest też taki fioletowo-różowy. W sensie taki jest chłodniejszy ten rozświetlacz. Jasny, ale też się ładnie łączy z różem. Efekt takiej mokrej skóry. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tutaj kurczę ładnie. Ładnie, 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 ładnie. Ładnie, ładnie. Tak jak ostatni błyszczyk to był nie. Tak tutaj, tak. Teraz będziemy, słuchajcie, pudrować buzię. Zrobię to pudrem Claresy. Pudruję wszystko bardzo lekko, oprócz policzków. Policzki zostają takie mokre, takie wet. Podoba mi się bardzo ten efekt i powiem Wam, że ten puder, efekt wizualny z użyciem tego pudru kojarzy mi się trochę z tym pudrem Huda Beauty Cupcake,
Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak puder Huda Beauty mi dłużej przytrzymuje ten makijaż. Ja teraz jestem właśnie w fazie testowania tej Claresy. Już mam któryś raz na twarzy, czyli nie jest źle. Dobra, przejdźmy teraz do cieni i myślę, że ja sobie tutaj bardzo, bardzo chętnie przetestuję ten brokatowy jednak cień. Wezmę go dosłownie odrobinę, bo ja bym nie chciała takiego efektu mocno zbitego. Chciałabym raczej, żeby te drobinki były takie drobinkowe. No tutaj się chyba to nie uda. Dobra, nie uda się ten efekt. Dla mnie, słuchajcie, to nie jest cień, tylko to jest taki jakiś taki brokatowy, no. Nie jest to taki cień. W sensie, że nie jest to błyszczący cień jako cień, bo on jest bez bazy albo bazę ma przezroczystą. Lepi się ładnie do palca. No i czy ja lubię taki efekt? Chyba nie. Chyba dla mnie jednak za dużo koloru i za dużo tego koloru chyba na oczach. Ale chciałam przetestować, chciałam zobaczyć. Nie, no nie jest źle. Nie jest źle, ale nie wiem, czy dla mnie nie jednak nie za błyszcząco, wiecie? Ale powiem Wam tak, jeżeli ktoś lubi takie wykończenie mocno brokatowe, kolorowe, no to bardzo ładnie się klei do powieki i jeśli można to nazwać brokatem, to ten brokat jest bardzo, ale to bardzo, bardzo fajnie drobno zmielony. Tylko, że czuć pod palcem, że jest to jednak brokat. Sądzę, że jakby go nasadzić na jakiś klej albo na korektor, to jeszcze by był inny efekt, ale ja właśnie nie chciałam takiego mocnego brokatowego, raczej chciałam taki efekt drobinkowy uzyskać. No dobra, jest jak jest. Nie to, że mi się nie podoba. Bardziej chyba wolę jednak bardziej jakby mniej takie kolorowe, tylko bardziej jednolite. Zobaczymy, czy... Okej, dokładam jeszcze, słuchajcie. Idę po bandzie i dokładam jeszcze tego drugiego cienia. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale ja lubię takie czasami szaleństwa odwalać. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Słuchajcie. Takie trochę testowanie na siłę czasem, ale z takich różnych dziwnych pomysłów biorą się nowe trendy, więc... No dobra, mamy trochę więcej różu. Czy to lepiej wygląda? Nie wiem. Chyba nie. Chyba jednak trzeba było zostać przy samym tym brokacie. No dobra, jest ok. Teraz pomaluję rzęsy już szybciutko na przyspieszeniu, żebyście nie czekały i wracamy do ust. Domalowuję jeszcze dolną powiekę troszkę. Okej, bo jakoś tak mi było łyso bez tej dolnej powieki. Przechodzimy teraz do ust. Mam dwa błyszczyki. Szybciutko Wam zrobię swatchy, żebyście widziały też. Tam kolor nie jest jakiś nie wiadomo jaki, ale to są takie na zasadzie tintów. Aczkolwiek nie barwią ust tak jak te tinty. Tak jak te tinty z Cosibelli, te tinty koreańskie, tutaj macie gdzieś pewnie odnośnik do tego filmu. Takie mają kolorki, na dole różowy, ten różowy to jest numer 005 Pink Rose, a ten na górze, taki bardziej fioletowy 006 Berry. Teraz zobaczmy, tak, dają się totalnie, zobaczcie, totalnie dają się zmyć nawet chusteczką, która jest sucha, więc nie barwią skóry.
Ale jakby jest to nazwane tint, ale myślę, że to z tintem niewiele ma wspólnego. Bardziej tu bym się dopatrywała po prostu kolorowego błyszczyka. Dobra, ja sobie tak, zacznę od tego, że pomaluję usta kredką, a później, jak już kredka będzie naniesiona, to jeszcze wrócimy do błyszczyku i chyba użyję dzisiaj tego jaśniejszego. Kredka tutaj to jest Pierre René numer 11, taka różowawa. Ona się fajnie rozprowadza po ustach. No i teraz ten jaśniejszy błyszczyk, który nazywa się Pink Rose. Nanosimy. No, tak to wygląda. Spoko, całkiem spoko. Miałam jeszcze użyć tego lip fillera, ale chyba zostawimy sobie po prostu go na następny jakiś kolejny odcinek. No i tyle. Dziewczyny, jeśli jeszcze jesteście ze mną, to robimy podsumowanie odcinka. Moje drogie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi kosmetykami do konturowania Gosha. Szczególnie jeśli chodzi o róż i rozświetlacz, bo bronzer jednak jakbym w tym momencie miała wybierać, to wybrałabym bronzer ten w sticku NYXa. Ten, który już u mnie cały czas w sumie i na Instagramie i tutaj na YouTubie króluje. To jednak bym wybrała ten NYXowy. Nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia do produktu, czy też do formulacji, bo tutaj jednak mamy płyn, tam mamy stick. Może to jest tego kwestia właśnie, że ja wolę jednak stickiem i jakoś tak mi się lepiej z tym pracuje. Nie wiem, ale myślę, że jeszcze sobie tutaj popróbuję co nieco. Także tutaj jak najbardziej pozytywnie. Jeżeli zaś chodzi o produkty, zaraz tutaj, jeżeli zaś chodzi o produkty do ust, czyli o te błyszczyki, jest spoko, ale jednak wolę błyszczyki, które poza tym, że są błyszczykiem, to ładnie pachną i ładnie smakują, fajnie widzi taki jest posmaczek, a tutaj tego mi brakuje, więc jest okej, ale jest okej, po prostu jest okej. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Ja nie lubię za bardzo, jak błyszczyk wygląda w ten sposób. Zobaczcie, jest nałożony błyszczyk i uciapciane wszystko dookoła. Nie za bardzo lubię takie opakowanie, raczej wolę jednak coś w tym stylu, że wyjmujesz, nakładasz na usta i wkładasz z powrotem. Może to jest złudne, ale jakoś tak psychicznie wydaje mi się, że jest bardziej higieniczne. Także to tyle, ale są spoko. Jeżeli chodzi zaś o te cienie z Kobo, na pewno ten cień to będzie cień, którego więcej myślę, że nie użyję. Dlatego, że on wygląda jak brokat. Dla mnie taki kolorowy brokat, po prostu, no nie wiem, nie jestem fanką takich kolorowych brokatów. Co innego, jak są takie, wiecie, bardzo drobne, skrzące się iskierki kolorowe, to jest zupełnie coś innego, natomiast to troszkę wygląda bardziej jak brokat. Więc ten produkt wraz z innymi zresztą, bo to nie tylko sam jeden ten, ale dołożę tak, żebyście były zadowolone, dziewczyny. Ja zawsze te paczki robię większe. Także jeżeli będziecie chciały ten brokat otrzymać, potestować, może jeszcze dołożę ten cień, bo użyję go chyba jeszcze jutro w makijażu, zobaczę, może dołożę też ten cień i któryś na pewno z rozświetlaczy tych na mokro i może ten jaśniejszy bronzer też Wam włożę, no i jeszcze inne rzeczy. Także jeżeli chcecie taką poczuszkę z używanymi kosmetykami po swatchowaniu, po filmie, po nagraniu otrzymać, to oczywiście napiszcie mi w komentarzu na przykład słowo glow, to ja będę wiedziała, że chcecie otrzymać i wtedy którejś z Was wyślę taką paczkę. Co jeszcze miałyśmy w odcinku? Chyba wszystko. Puder Claressa, ale to jest puder, który ja już od jakiegoś czasu testuję. Także na razie, tak jak Wam mówiłam, póki co kilka razy udało mi się go ubrać na twarz w zastępstwie mojego ukochanego Huda Beauty Cupcake i on ma podobne działanie do tego pudru i podobnie twarz wygląda bardzo ładnie, taki efekt soft focusu, taki bardzo, bardzo gładki, wygładzonej cery robi.
Dobrze, dziewczyny, moje kochane, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Piszcie oczywiście mi w komentarzach, co myślicie o tych produktach, może któraś z Was już miała, testowała. Bardzo chętnie poczytam. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. I jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, mamy piękną wiosnę za oknem. Mam nadzieję, że pogoda się dalej utrzymuje taka, jaka jest dzisiaj, bo dzisiaj jest cudownie. Jak się wybierzecie nad jezioro, czy gdzieś do lasu, czy do parku, jak nie macie jeziora i lasu, posłuchajcie, zatrzymajcie się chwilę, nie wiem, usiądźcie na ławce, posłuchajcie przyrody, posłuchajcie, jak ptaki śpiewają, żaby kumkają, jak wieje wiatr i rusza gałęziami i liśćmi. No to jest coś cudownego, słuchajcie, ja mam wrażenie, że ja właśnie zawsze wiosną odradzam się na nowo i strasznie dużo czerpię powera, siły i takiej, wiecie, pogody ducha właśnie z tego, że wsłuchuję się w przyrodę. Z takim przesłaniem właśnie Was zostawiam na koniec. Wsłuchujcie się w siebie, wsłuchujcie się w przyrodę, dajcie sobie chwilę dla siebie na odpoczynek. Dziękuję ślicznie za dzisiaj, zapraszam na moje inne social media, szczególnie na Instagram. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.